Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze gorące pytanie na dzisiejszy niezwykle gorący i burzowy dzień brzmi: karmienie piersią, czy zapobiega nowotworom? Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że karmienie piersią jest dobre dla dziecka, ale bardzo rzadko mówimy o tym, że jest także bardzo dobre dla mamy. Moimi gośćmi są dr Kamil Zalewski, ginekolog, onkolog, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dzień dobry. I Agnieszka Minko, położna, konsultantka laktacyjna. Dzień dobry, ale zaczniemy naszą rozmowę, to w temat wprowadzi nas, proszę Państwa, pewna piosenka. A mama to sylaby są dwie. A co ta mama ma pod bluzką, każde małe wie. Niech płynie mleko. Niech rozsadzi mentalne tamy w człowieku. Nawet jeśli wszystkim na przekór, znajdź w sobie siłę, znajdź w sobie mleko. Z małego ziarna wielki sad wyrośnie kiedyś, a w nim ono, ty i ja. Na jakiej glebie posadzisz to ziarno? Czy wiesz, że w życiu najlepsze rzeczy są za darmo? To, co płynie w nas, to nie woda, nie czas. Tajemnica wielka, co wypływa z serca. To, co płynie w nas, to nie woda, nie czas. Tajemnica wielka. Niech płynie mleko. Proszę Państwa, pytanie jest takie, czy to prawda, czy rzeczywiście jest tak, że karmienie piersią jest takie dobroczynne dla mamy, nie tylko dla dziecka, o czym tak często przecież się słyszy? Oczywiście, jak najbardziej. Wiemy doskonale, że przyspiesza regenerację w połogu, zmniejsza krwawienia. Kobiety czują się lepiej, hormony, które są odpowiedzialne za laktację, mają bardzo korzystny wpływ na stan pacjentki, również psychiczny, więc tutaj jak najbardziej. Jak również wpisują się w to oczywiście ochronne działanie pod kątem właśnie nowotworów. No właśnie, rozmawiamy o nowotworach, pytamy, czy karmienie piersią może zapobiegać nowotworom. Kobiety karmiące piersią ponad 13 miesięcy są o 63% mniej narażone na rozwój raka jajnika. Panie doktorze, doktor Kamil Zalewski, to prawda? Ciężko dyskutować z danymi, gdyż to są dane, które pochodzą z wielkich populacyjnych prac analizujących grupy kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy kobiet. I w zależności od tego, oczywiście, z którego rejonu świata te badania pochodzą, troszeczkę mogą mieć ze sobą się różnić, ale rzeczywiście bezdyskusyjnie widać tam, że kobiety, które karmią piersią, są chronione przed to karmienie ma działanie protekcyjne w stosunku do raka piersi i do raka jajnika, do obydwu nowotworów. Mm-hmm. Także im dłużej. Jeśli chodzi o raka piersi, każde 5 miesięcy karmienia piersią zmniejsza ryzyko raka piersi o 2%, a każde 12 miesięcy o 4,3%. Jak to w ogóle jest wyliczone? Jak to możliwe? Dlaczego my w ogóle o tym nie mówimy? Mówimy o tym, jak dobroczynny wpływ ma karmienie piersią na dziecko. A dlaczego tak mało mówi się o tym, ile z tego dla mamy wynika dobrego? Wydaje mi się, że to jest może pochodną tego, że te efekty są dosyć odległe, więc nie do końca 20-30-letnia kobieta jest w stanie sobie uzmysłowić i zaplanować cudzysłowie swoje zdrowie na kilkadziesiąt lat do przodu. Natomiast rzeczywiście zachorowalność na nowotwory piersi wzrasta i to szczególnie jest widoczne w tej grupie kobiet tak zwanych młodych, przed 40-50 rokiem życia. I często my nie uzmysławiamy sobie, że to może być przyczyną wielu czynników, ale między innymi również tego, że w obecnym społeczeństwie, w obecnym stylu życia, często kobiety wcześniej kończą karmić piersią po to, żeby wrócić do pracy, żeby być aktywne zawodowo i tym samym tracą ten protekcyjny potencjał, jakie daje karmienie piersią. To jeszcze jedna liczba, tylko dla kobiet bez rodzinnej historii choroby. Karmienie piersią przez 12 miesięcy lub dłużej zmniejsza ryzyko raka piersi o 28%. Pani Agnieszka Mińko, położna, konsultant laktacyjny. Jak długo należy karmić piersią?
Jakie są wskazania? Bo co innego mówi WHO, co innego mówią WHO, chyba do drugiego roku życia zachęca. Tak. Jak długo należy karmić, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć i dla mamy, i dla dziecka? Oczywiście doskonale jest stosować się do rekomendacji, ale tak jak pani sama podkreśliła, rekomendacje są różne w zależności od instytucji, tak? Takie WHO właśnie do drugiego roku życia zachęca karmić piersią. Amerykańska Akademia Pediatrii mówi o roku. Ja natomiast uważam, że karmić piersią należy tak długo, na ile daje sobie pozwolenie mama i dziecko, po to, żeby rozstać się z sobą w sposób łagodny i delikatny, żeby to było jak najmniej dokuczliwe, zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Z punktu widzenia badań, o których mówił również pan doktor, dobrze byłoby ten rok przynajmniej karmić, choćby też mając na uwadze to, że mleko mamy zmienia skład również w kontekście immunologicznym. I tutaj z jednej strony mamy jak najbardziej i ochronne działanie laktacji na kobietę, ale również dla dziecka, prawda? Jest to czas, kiedy mamy wracają do pracy, dziecko idzie do żłobka, więc mamy tutaj połączone działanie. Ale tutaj pan doktor powiedział, że mamy często wracają do pracy i rezygnują z karmienia, ale przecież powrót do pracy wcale nie oznacza rezygnacji z karmienia piersią. Sama pracowałam, ściągałam mleko w przeznaczonym do tego miejscu i długo, długo po powrocie do pracy jeszcze karmiłam. Co państwo powiecie mamom, które wracają do pracy? Zostać przy laktacji, czy zakończyć? Ja zachęcam właśnie po to, by móc realizować swoje potrzeby, ale również zapewnić odpowiednią opiekę dziecku. No ale też właśnie skłonić ku temu, żeby zatroszczyć się o swoje życie. Wspaniale zostało powiedziane w teledysku, że to, co jest najważniejsze, to, co jest najlepsze, jest w zasadzie za darmo. Jest za darmo. Tak, dokładnie. Tak. Dlatego szkoda byłoby nie skorzystać. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że karmienie piersią niesie ogromne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Wspieranie karmienia naturalnego może uratować setki tysięcy istnień ludzkich i zaoszczędzić setki miliardów dolarów dla światowej gospodarki. Jakie to są te korzyści ekonomiczne? No rozumiem, że zdrowotne, to chodzi o to, że mniej kobiety mniej potem chorują po prostu. Panie doktorze, może raz. Doktor Kamil Zalewski. Miło mi, że jestem wywołany do wypowiedzi przy miliardach dolarów. Natomiast rzeczywiście często sobie nie zdajemy sprawy, że leczenie chorób onkologicznych to są setki tysięcy złotych w polskich warunkach, czy w przypadku chorób, które onkologicznych, które teraz często są chorobami przewlekłymi, to znaczy jesteśmy w stanie leczyć choroby skutecznie i to leczenie trwa wiele czy wielanaście lat. Te koszty idą rzeczywiście w miliardy złotych. Poza tym, jeżeli kobieta wraca do pracy, może karmić piersią w pracy, są stworzone warunki przez pracodawcę, przez środowisko do tego, żeby ona mogła to robić, to ona nie zostanie w domu, tylko będzie po prostu, może to nieładnie brzmi, ale generowała dochód, czy generowała te miliardy dolarów właśnie, o których pani wspominała, więc w ten sposób jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, te wyliczenia ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. A co byście państwo powiedzieli tym kobietom, które rezygnują z karmienia piersią, bo na przykład nie chcą stracić swoich kształtów sprzed ciąży, kształtu piersi? Czy to jest rozsądna motywacja? Ja tutaj mogę od razu, bo przygotowałem się do tej rozmowy, zaprzeczyć. To nie jest rozsądna motywacja, gdyż karmienie piersią również sprzyja do powrotu do tej wagi, do tej figury sprzed ciąży. Im dłużej kobieta karmi, tym łatwiej jest wrócić do figury sprzed ciąży i ma mniejsze ryzyko tego, że w późniejszym okresie swojego życia będzie miała problemy z utrzymaniem masy ciała. Ale czy to nie jest tak, żeby efektywnie karmić piersią, trzeba utrzymywać lekką nadwagę, żeby to mleko było wartościowe, tłuste, czy tam odpowiedni skład miało? Nie ma takiej potrzeby. Mleko zawsze będzie wartościowe dla dziecka, bo mówimy tutaj o korzyściach akurat dla dziecka, więc mama nie musi absolutnie martwić. Mało tego, nawet jeśli dieta musi być nieco bogatsza w kalorie, to samo utrzymanie laktacji jest ogromnym wydatkiem kalorycznym, więc myślę, że nie musi martwić się o nadwagę. Ja natomiast powiem troszeczkę ze względu na to, że sama jestem kobietą, jakby muszę zgodzić się z panem doktorem, bo bardzo dobrze powiedział absolutnie o tym powrocie do formy. Spotykam się z mamami, które obawiają się o kształt piersi. Natomiast sama laktacja stricte ma niewielki wpływ na to, w jaki sposób te piersi wyglądają po jej zakończeniu.
to co złego może się wydarzyć w kontekście budowy piersi, tkanki łącznej i ich wyglądu, to dzieje się tak naprawdę w czasie ciąży, kiedy gruczoł przygotowuje się do laktacji, tak? Odpowiednia pielęgnacja, odpowiednio dobrana bielizna jak najbardziej rozwiązuje ten problem, co nie zmienia faktu oczywiście, że po porodzie również ta pielęgnacja i dobra bielizna jest bardzo ważnym aspektem po to, żeby właśnie utrzymać te piersi w odpowiednim wyglądzie. A pan spotyka się z pacjentkami, które musi zachęcać do karmienia piersią, bo nie chcą po prostu? Pracując w Świętokrzyskim Centrum Onkologii raczej nie spotykamy takich pacjentek, więc nie. Ale wiem, że takie sytuacje mają miejsce i tutaj wiem, że koledzy dużo wysiłku i dużo wagi przykładają do tego, żeby spokojnie przedstawić wszystkie zalety i wady, a właściwie zalety karmienia piersią. I no, to już jest potem decyzja kobiety. Czyli sobie tak jakieś wady. No właśnie, tak może niepotrzebnie powiedziałem o tym. Nie, chyba nie ma wad, mówi to kobieta, która wykarmiła czwórkę dzieci, także ja wad nie widzę, ale są problemy, to na pewno. Często, zwłaszcza na początku, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, pojawiają się problemy, są nieudane karmienia, nieudane doświadczenia. Często mamy na początku nie trafiają na ekspertów, którzy potrafią pomóc. I co robić? Jak sobie poradzić? Jak się nie poddać? Jak się nie zniechęcić? Ja może troszeczkę przekornie zacznę, że bardzo nie lubię słowa problemy. Może są trudności, owszem, zwłaszcza kiedy rodzimy po raz pierwszy, kiedy kobieta zostaje mamą po raz pierwszy, jest przytłoczona nadmiarem informacji i tym, co ją spotkało. Dziecko jest wyzwaniem, poród jest wyzwaniem. I owszem, karmienie piersią początkowo może być wyzwaniem swego rodzaju dla kobiety, tak? I tutaj owszem, wsparcie, odpowiednie wsparcie, przede wszystkim w osobach najbliższych, w partnerze, w rodzinie. Później, jeśli chodzi o pracowników ochrony zdrowia, właśnie wśród specjalistów, można takich trudności właśnie uniknąć. Ale wsparcie rodziny często bywa problematyczne, bo potrafią nad taką mamą stanąć trzy osoby i mówić: nie, tak przyłóż dziecko, tak przyłóż dziecko, źle trzymasz, źle układa usta. No i wtedy takiej mamie się może odechcieć karmienia piersią po dwóch dniach. Nawet po jednym. Co zrobić, żeby tak naprawdę trafić na fachowców? Gdzie tych fachowców szukać? Gdzie szukać doradców laktacyjnych, którzy będą potrafili po prostu pomóc, jak coś złego się dzieje? Na pewno w najbliższej okolicy to jest podstawa, żeby taki doradca laktacyjny był dostępny wtedy, kiedy już natychmiast jest potrzebny. I zacząć nie wtedy, kiedy pojawiają się właśnie te trudności, te problemy, używając pani słownictwa, tak? Mm-hmm. Jeśli wiemy, do kogo zgłosić się w momencie, kiedy zaczyna nas coś niepokoić, jest nam znacznie łatwiej. Czujemy się bardziej bezpiecznie, bardziej pewne. I szczerze mówiąc, czasami gro tych trudności potrafimy wyeliminować samodzielnie, ale poszukać jeszcze w czasie ciąży. Skupiamy się na tym, jak będzie wyglądał poród, gdzie będziemy rodziły, jak będzie wyglądała wyprawka dla dziecka, jak będziemy funkcjonowały po porodzie, a warto troszeczkę z drugiej strony jednak ale postarać. Kto w czasie ciąży myśli o problemach z karmieniem piersią? Ja pamiętam, że jak byłam w ciąży, to myślałam, jak będzie wspaniale, będę sobie leżała w białej pościeli, z nieba będą leciały białe piórka, koło mnie będzie leżało śpiące dziecko i ono będzie jadło i w ogóle tak. Do głowy mi nie przychodziło, że mogą być jakieś problemy, a rzeczywistość po porodzie ma kolor zgoła inny niż biały. Tak. Co zrobić, żeby kobiety nie były zaskoczone tym, co dzieje się po porodzie i tym, że karmienie to wcale nie jest taka prosta sprawa, przynajmniej na początku. Trudne pytanie. Można było powiedzieć, przygotować się, tak? Skorzystać ze szkoły rodzenia, ale większość kobiet korzysta ze szkoły rodzenia. Tak naprawdę myślę, że można byłoby popytać właśnie wśród najbliższych, wśród kobiet, które rodziły, nie w kontekście tego, jak wyglądał poród, tylko co może zaskoczyć właśnie po porodzie. To prawda, to jest częste pytanie moich koleżanek i wtedy zawsze szczerze mówię. Panie doktorze, jeszcze do tych nowotworów wróćmy. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że rocznie rozpoznaje się go u 1,5 miliona kobiet na całym świecie. Około 400 tysięcy umiera z tego powodu. No to chyba są takie dane, które dają do myślenia. I warto kobietom to po prostu mówić przy każdej okazji. Tak, no, na pewno troszeczkę to się odbywa na zasadzie straszenia, gdyż te liczby to zawsze
Nie wiem, czy one przemawiają do wyobraźni tak naprawdę. Często słyszymy dane dotyczące śmiertelności, miralności, różnego rodzaju chorób, nowotworów, więc być może te liczby po prostu giną w natłoku tych informacji, które są podawane. Tu postawimy kropeczkę, panie doktorze, wrócimy po króciutkiej przerwie. Doktor Kamil Zalewski, ginekolog-onkolog, Agnieszka Minko, położna. Za chwilkę będziemy rozmawiać o karmieniu piersią, tym razem w miejscach publicznych.